Dzisiaj przedstawiamy Wam wyjątkowe miejsce. Tego jeszcze nie było na naszym kanale. Jesteśmy w Czarnogórze, za mną Kotor. Przyjechaliśmy do naszych przyjaciół, do Karoliny i Mitara, więc teraz mamy lokalnych przewodników i ruszamy, żeby pokazać Wam różnicę między Chorwacją a Czarnogórą i dlaczego warto tutaj przyjechać. Czarnogóra to kraj położony na południe od Chorwacji, ma również dostęp do Morza Adriatyckiego. Czarnogóra ma około 600 tysięcy mieszkańców, którzy żyją na obszarze prawie 14 tysięcy km kwadratowych. Około 136 tysięcy osób mieszka w stolicy, czyli w mieście Podgorica. Jeśli chodzi o ludność, to 44% to Czarnogórcy, 28% Serbowie, 8% Bośniacy i 5% Albańczycy, a mniej niż 1% z nich deklaruje się jako Chorwaci. Czarnogóra jest w przeważającej mierze krajem chrześcijańskim, z czego ponad 70% ludności deklaruje się jako prawosławni, 3,5% jako katolicy, a 17% to muzułmanie. Gospodarka Czarnogóry, podobnie jak Chorwacji, opiera się na turystyce, a Czarnogóra staje się coraz bardziej popularną destynacją turystyczną, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę wspaniały, naturalny kontrast, czyli połączenie morza i gór. Znajdujemy się właśnie na twierdzy Gorażda, która została zbudowana przez Austro-Węgrów końcówką XIX wieku i stąd mamy naprawdę niezwykły widok na całą Zatokę Kotorską. Z mojej lewej strony Kotor, bardzo słynna miejscowość, za mną Tivat, dookoła góry i taka inna, ciekawa atmosfera. Jest tutaj naprawdę inaczej niż w Chorwacji. Co to Izik? Kozy! Ahoj, kozy! A teraz pora na taki lokalny żarcik. Za nami znajduje się straż pożarna, a nad strażą spalony całkowicie dom. Jesteśmy w miejscowości Perast i teraz chcielibyśmy Wam pokazać, dlaczego po prostu nie możecie ominąć tej miejscowości, jeżeli jesteście już tutaj w tej Zatoce Kotorskiej. Bardzo nam się tutaj podoba, co mówiłeś, że tak, że żyje trochę to miasto. Żyje, otwarte jest, nie jest poza sezonem. Jest poza sezonem, ale są oferty wycieczek, są otwarte bary, są otwarte restauracje, co na przykład takich mniejszych miejscowościach Chorwacji nie istnieje. Nie ma, po prostu zatwarte jest wszystko, żadne wycieczki, nic. A tutaj panowie nas tu namawiają na wycieczka, boat trip, islet. Potem jak się skapnęli, że Polacy to Lewandowski, Polska, coś tam. No, także są tutaj aktywni cały rok. No, okej, jest zachmurzone, ale temperatura super. To, że jesteśmy w kurtkach, to bo ich nie mamy gdzie dać. Ja zawsze w czapce. Baku, miasto jest takie, są ludzie tutaj, dużo turystów. I różnych turystów. Znaczy nie ma tylko na przykład Czechów, Polaków, Niemców. Widziałyśmy i z... Dobrze. Z Indii chyba z Indii. Jakieś Chiny, Japonia. Tak. Coś takiego. Także fajnie, ogółem bardzo nam się Czarnogóra podoba, jest inna niż Chorwacja, te krajobrazy są takie, nam inne. Się kojarzy to z Norwegią, no wiadomo, że to nie jest aż tak, ale po prostu jest inaczej i tak jest mała i już zdążyliśmy zjechać nie, połowę tego wybrzeża w kilka godzin, także jest tak po prostu tak słodko lokalnie i idziemy dalej, płyniemy na tą wysepkę małą. Bardzo jest fajnie, jak jest wszystko poważnie otoczone górami.
jesteśmy w środku gór, a właśnie przy morzu. Także gdzie byś się obkróciły, góry. Bardzo, bardzo mi się to podoba. A teraz pora na najbardziej popularną wyspę w tej okolicy. Jest to wyspa Matki Boskiej Skalnej. Jest to sztucznie usypana wyspa, na której znajduje się kościół. I za chwilę więcej szczegółów. Na samej wysepce znajduje się kościół katolicki o tej samej nazwie, zbudowany jako wyraz wdzięczności Matce Bożej za uzdrowienie jednego z dwóch braci, którzy znaleźli tam obraz Matki Bożej. Ten obraz można zobaczyć wewnątrz kościoła, a w drugiej części znajduje się muzeum i sklep z pamiątkami. Całą historię tej małej wyspy opowiemy w jednym z nadchodzących filmów. Pora na najbardziej popularne miasto w Zatoce Kotorskiej, czyli Kotor. Bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża ze względu na historię i starówkę tego miasta oraz ze względu na mury, które mają 4,5 km i ciągną się tutaj dookoła tego starego miasta. I po prostu jest to piękne miejsce do zwiedzenia, spacerowania i gubienia się w tych uliczkach, tak samo jak w naszej pięknej Chorwacji. Jak widać, pogoda nadal nie wychodzi. Jak się już do tej Zatoki Kotorskiej dostale chmury, to niestety już nie wychodzą. Dzień dobry. Proszę pani powiedzieć, co uważa pani o polskich turystach? To był film wprowadzający w temat Czarnogóry i naszego weekendu spędzonego w tym cudownym kraju. Ze względu na niesprzyjającą pogodę, ale też po to, aby najpierw poznać Czarnogórę, nagraliśmy taki krótki vlog, w którym zdradzamy tylko drobne szczegóły. Śledźcie nasz kanał, bo już niedługo pojawią się kolejne filmy o prawdziwych urokach tego pięknego kraju.